Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Just Cause 2. Niestety to, co będę robił teraz, będę wykonywał prawdopodobnie po raz drugi w większości. Albowiem dlatego, bo i że miałem już wcześniej nagrane 3 odcinki, natomiast problem był taki, że grę mi skraszowało zaraz po trzecim, a oczywiście nie zapisywałem w międzyczasie, tak więc sami rozumiecie, że po prostu cały save mi się poszedł pieprzyć, bo oczywiście tej gry nie ma autosave'ów i tak. Znaczy ma checkpoint, a nie ma autosave'ów, tak o to mi chodzi i dlatego muszę powtarzać to wszystko od nowa. I zaczynam od pomocy Ularom, muszę teraz 3 odcinki nadrobić, więc życzę mi powodzenia, jak kurwa to nie zdechnę. Przepraszam za trigger, ale to jest kwestia tego, że mimo wszystko to sporo przy tych odcinkach pracowałem i jednocześnie w jednym odcinku wyczyściłem 4 czy 5 lokacji naraz, więc to była mega, mega uciecha i nagle się zjebało. Your help urgent. One of my men has infiltrated the government customs operations for some time, but they're onto him. He will have to leave the country quite quickly. Can you please pick him up and bring him to an airstrip? Okay, akurat tej misji nie robiłem. Przez szereg genów chyba kliknąłem. Już mamy go tam odbierać. A, nie przyczyniam się, kupiłem tą broń, to miałem karabinę. Dobra, jedziemy w takim razie. Widzę, że się już zaczęła niezła tam nawalanka. Jezus, ta beznadziejna, prawda, może nie tyle ścieżka dźwiękowa, co raczej co beznadziejny dubbing, prawda, tej osoby, która go odgrywa. Jest ta ekspresja naprawdę tak beznadziejna. Okej. Okay. Myślę, że weźmiemy rządową tą ciężarówkę. Gościu, halo, proszę mi tutaj przyjść już, pomóc. No, chodź tu. Gnoju. Okej, okay. Zaraz ci oberwie, nie będzie niefajnie. Okej, okay. lecimy, znaczy jedziemy. No ten na dół nie ma co, bo to jest rzeka, więc to było głupie. Widzę, że już coś zaczęli rozwalać o wszystko. Żeby nam tylko nie rozwalili, o jest przypadek, prawda, rozjechany motocyklista po drodze. Tak, oczywiście już nas gonią, mam nadzieję, że nas nie rozwalą, ani nam nie przybiją, bo wtedy będzie ten nieprzyjemny dźwięk i w ogóle będzie masakra. Ale może nam się uda. Tylko już widzę pierwsza blokada, tak więc szybciutko ją miniemy. No i wiedziałem, że nam rozwalą koło. Okay, oczywiście milion obrotów. W sumie, wiecie co, jedyne co jest fajne tutaj to kraksy, bo one wyglądają dość widowiskowo przez to, że sama fizyka gry jest beznadziejna, prawda? Okej, okay, ciekawe czy ten agent też jest kuloodporny, wybuchoodporny, prawda, jak tam jeden gościu nasz, z którym wcześniej już jechaliśmy, bo... Oj, cholera właśnie. Czy wyskoczy? O, też jest wybuchoodporny, super. Nie, tyle HP, że ja nie mogę. Okej, tam jeszcze pół HP zostało. Tak więc już szybciutko po niego podjeżdżam. Żeby go nie przejechać po drodze. Chodź tu gościu, no, skakuj. No halo, skoczysz czy nie wskoczysz? Przydałoby się, żebyś mi tutaj pomógł. Okej, super. Tylko w końcu cokolwiek zrobił dobrego dla nas. No, cholera jasna. Tak, tutaj chyba są... Nie, to nie ten most, czy gdzie są jeszcze... Nie, tutaj są te znaleźki, cholera, będą się tutaj cofnąć, bo też je zebrałem na tych odcinkach właśnie. Co potwierdzę tylko tak, znaczy nie, no może koło tych znaleźli akurat jechałem wcześniej już normalnie, ale powinno wam to częściowo chociaż potwierdzić to, że prawda, że grałem. Że grałem tutaj i rzeczywiście to robiłem. Okej, okay, to widzę jakiegoś pułkownika, więc go pewnie zabiję z wielką chęcią po drodze. Jezus. Naprawdę, co za genialna przewrotka. Nie wiem, mi się tak to świetnie podobało. To jest właśnie idea tej fizyki tej gry. A co jest to, są samolotem wybuchu, czy... Cholera. Nie mam pojęcia. Okej, okay, mniejsza o to, bo już nam widzę przebili oponę. Nawet dwie. Albo nie, jedną tylko. Więc odstawmy gościa na miejsce i... I uciekamy stąd. Okej, okay, spróbuję tego pułkownika tam załatwić. Skoro mam akurat możliwość. Wybaczcie, że mi cały czas przychodzą wiadomości, ale aktualnie miałem dość ważną sprawę. No, jest pięknie porobiony. Ale co, proszę. O nie, cholera, bo ja rzucam granatę. Ja się dziwię, co mi tak dziwnie idzie, nie? Okej, okay, dobra. Myślę, że stąd się zaraz przelecimy jakimś samolotem i
Znaczy im ukradniemy jakiś samolot szybko. A na przykład tamten, który tam sobie jest. A tego agenta całego, prawda? Weźmiemy go sobie i ukradniemy, bo będzie nam potrzebny. Okej, okay, myk. Sorry gościu z Ularów, ale musisz niestety nam pozwolić tutaj przejechać. Okej, okay, i pozwólcie, że sobie F1 jeszcze nacisnę, żeby sobie zobaczyć, gdzie my tu mamy tą misję. Tutaj są dwie misje. I tą chyba robiłem na 99%, tak. Jestem prawie tego pewien, ale może na nie do końca. Wydaje mi się, że jedną z tych misji robiłem, więc... Nie powinno być z tym jakiegoś wielkiego problemu. Ogólnie mam nadzieję, że te misje mi będą szły szybko, bo już nie będę czyścił tych lokacji, jak wcześniej to robiłem, bo wcześniej to naprawdę ostro jechałem z tymi lokacjami. Wiem tylko jedno, jak w górach wyczyści tam, bo ona jest akurat dość prosta i fajna i przyjemna. Tak więc lecimy szybciutko do naszej kolejnej lokacji, w której mamy misję. Jeszcze kilometr tylko. Ok, jeszcze 500 metrów, tak więc wyskakujemy, wydaje mi się, że to będzie... W ogóle jak widzicie kupiłem mu nowy spadochron. Nie, dobra, to chyba jednak nie jest lokacja, którą robiłem. Cholera jasna. A, już wiem dlaczego. Nie, dobra, robiłem ją, tak, bo ją tutaj wyczyściłem, pamiętam, że rzuciłem tylko granat jeszcze i to było dosłownie przed nagrywaniem chyba drugiego odcinka, jak mi się dobrze wydaje. Tak, i tutaj był generator i właśnie wieża. Myślałem, że to jest inna lokacja, w której mamy... w której się zrespiliśmy dosłownie, mieliśmy misję koło rurociągu, więc wiecie. Nie było tam zbyt przyjemnie, i w końcu nie zrobiłem. Oni zabili. Tak. Pamiętam, jak wjechałem w ten samochód motorem i tak, motocyklem i tak śmiesznie on wyglądał. Okej, okay, oczywiście troszkę naboi wezmę, tutaj widzę, że się wzięły, okej. Okay. I ten samochodzik jest już kawałek dosłownie przed nami. Niestety ten gość jest... Bo ja się dziwię, że nam dali taki motocykl, byle jaki, prawda? W życiu bym się nie domyślił, że to jest motocykl, który jest w stanie ten samochód doścignąć. Cholera jasna, no. Wiedziałem, że tak się to skończy. Nie ma tak łatwo, jak wtedy było. A uwierzcie, że jak to auto wyglądało zabawnie po tym, jak je już prowadziłem. Masakra. Zrobiłem wtedy mniej więcej coś takiego. Tylko, że akurat motocykl wtedy trafił w to auto. Okej, okay? Oczywiście wyrzucamy gościa, akurat nie jest ciężki, bo nie trzeba go się z nim bić. All you have to do... Nie, all you need to do is follow the fucking train, CJ. Nie, this damn train. Tak, ja już wiem, dopowiadam swoje, ale po prostu wiadomo, o co chodzi, tak? Zawsze jak ja słyszę all you need to do albo all you have to do, to jest takie fajnie, już gdzieś to słyszałem. Tak, ogólnie staram się trzymać jakiś fajny humor, w sensie takim być bardzo pozytywnym, bo naprawdę jestem tak striggerowany po tamtych trzech odcinkach. To jest mimo wszystko półtorej godziny materiału, tak? To nie jest, że wciągnę sobie nagram od tak półtorej godziny, bo mimo wszystko to miałem już, wiecie, porenderowane, nagle patrzę i zapomniałem o tym. I tak stwierdziłem, a robię to między odcinkami, po czym stwierdziłem pierdziele i nagrywam to od nowa, nie? I wszystko co zrenderowane usunąłem, usunąłem też surowe materiały, tak więc tak czy tak nie mam nic już. A widzicie, teraz nagrałem ten od nowa dla was. Okay, jesteśmy już prawie w punkcie. Ale ładnie go rozwaliło. I to jest oczywiście... O cholera. Okej, okay, wyszedłem, oczywiście. Super. To ja miałem dość dużo zabawy, w sensie takiej, że się dużo biłem z nimi, bo tutaj akurat chyba tą lokację zrobiłem na 100% dostatecznie. Ja to już pamiętam. Okej, okay, wszyscy te granat. Ja sam spadam. Okej. Okay. O cholera. To nie na tym, że to wybucha, tak?
Wiedziałem, że jestem geniuszem. Skupiłem się na totalnie czymś innym. Okej, ja sobie tak to zrobię i... Dobra, fajnie było tam wskoczyć do tego działka. Okej, oczywiście gościa zabijamy, żeby nam to nie brudził. Okej, o, i wchodzimy za działko, super. Dobra, teraz będzie nam dużo łatwiej, wydaje mi się. Żeby tutaj to wszystko poniszczyć. Pompa paliwowa, boom, tam wszystko leci. Rozwalamy, spokojnie. Składy paliwa. Kolejny. Okej, wychodzimy i gdzieś to jeszcze powinno być znajdźki, co mi się daje dokładnie, jest już tutaj jedna. To ja mówiłem, ja tutaj grałem, nagrywałem i nie, żeby nie było, staram się tutaj tam pokazać, że rzeczywiście tak było, że wszystko przechodziłem. Okej, tam jest jeszcze kolejna część tego, tej całego. Okej, zabity. Mega fajnie. I tak gdzieś jeszcze była jedna znajdźka, co to na albo dwie. Nie pamiętam już teraz. Dokładnie. Gdzieś tu to było. Jak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pamiętam. Dobra, bo i nie. No nie, niedobrze, bo już mnie tutaj obija ten helikopter dość mocno. Okej, zbieramy go. W takim razie. Myk. I wchodzimy. 1, 2, 3. Nie, 4 i 2. Tak myślałem, dobra. Okej. Albo to była ta lokacja, gdzie przeleciałem po prostu i tak stwierdziłem, że skoro nie widzę tego, to tego tak naprawdę nie ma i... Znaczy, olałem to po prostu, te znajdźki chyba w tej lokacji ostatecznie. Tak zacząłem rozwalać, stwierdziłem, że jej nie ma i... Olałem. Witam was ponownie, wybaczcie drobne problemy techniczne tutaj miałem, w sensie standardowo. Jak widzicie, wyczyściłem tę jedną lokację, odkryłem przy okazji ja. I tutaj podleciałem helikopterem, akurat tam zginąłem wcześniej, jak latałem za tą znajdźką ostatnią. Więc z ostatnimi dwoma nie wiem, w którym momencie u was uciąłem materiał, bo tam jeszcze chwilę latałem na nagraniu, ale... Miałem wyłączony mikrofon. I want you to help us deprogram a computer in one of the military bases. Their blasted radars and surface-to-air missiles are making it very difficult to smuggle contraband along certain routes. You need help. Szybciutko robimy misję, ona jest dość łatwa, tylko przydałoby mi się jednak... O, jakieś naboje przy okazji. Przydałoby mi się, o, na przykład ich auto. Czemu nie, prawda? Zarobimy jej auto z miejsca. Akurat taki sobie bym powiedział, bo wolałbym coś innego, no ale... Nie będę wybrzydzał, jak jeszcze dają. Jak dają, to bierz, Boże, jak jeszcze dają. Tak, super, polski na moim poziomie, po prostu idealny. Więc jeszcze powiem, w ogóle zostawiłem tutaj, mam tutaj rosyjskie techno włączone w tle, w sensie aktualnie zatrzymane, tak, ale normalnie go sobie słuchałem akurat w międzyczasie. Okej, tam widzę pułkownika, którego chyba zabiłem, z tego co pamiętam, nie pamiętam, czy go przejechałem, czy też po prostu normalnie go zastrzeliłem tutaj. Chyba zastrzeliłem, jak dobrze pamiętam. Okej. Wybaczcie, musiałem sobie wziąć gumę. Więc chwilę i zaraz będzie na miejscu. Ja sobie tego pułkownika ściągnę mimo wszystko. Zawsze ściągam pułkowników, bo to jest takie fajne. Okej, co? Bum. Pięknie załatwiony. Okej, oczywiście zabieramy tutaj im ich pojazd. Spróbujmy przy okazji przejechać. Okej, niestety nie mam tej możliwości strzelania do nich z tego bezpośrednio. W takim razie spróbuję ich przejechać normalnie. Trzeba przejechać normalnie, po prostu ich przejechać, tak? O, no tak, nie zazdroszczę im. Śmieć pod kołami, to tak w brutalny sposób, jeszcze przez Rico, prawda, załatwieni. Okej. Okej, koniec zabawy, będzie nie fajnie zaraz. Oj, cholera, już się do mnie tutaj zbliżają, widzę. Okej, szybko, załatwieni, spoko. Tej granaty. A propos, sobie rzucę jednego. O, tutaj ktoś mnie walił. Kurde, on wstał jednak. Muszę wiedzieć. Nie spodziewałem się, że on wstanie.
mam być szczery, okej, okay, muszę poczekać, bo patrzcie ile mi HP zostało, nie? To już jest masakra. Okej, okay, udało się. Teraz tak szybciutko zestrzelimy. Mamy tutaj drugi, gościu. Dobra, załatwiony, jeszcze ten jeden. A, pięknie. Nie będę się bawił w to, żeby tutaj wszystko zbierać, bo to nie będzie miało sensu. Dwa, trzy, cholera. 4, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Sekundkę. Ja, kumpel mi podesłał kodzik do gry. Miło. Pozdrawiamy same Melena. O Jezus. Okej. Wybaczcie, muszę skopiować sobie kodzik od niego tutaj. Jezus. Naprawdę ci ludzie nie mają co robić. Wybaczcie, że teraz macie czarny ekran przez chwilę. Okej. Ja chciałbym mimo wszystko sobie tutaj Steama włączyć. O, i mam tutaj Steama. O, cholera jasna. Przepraszam was. Najmocniej, ale... O, ile to z tym Steamem będzie pierdzielenie. Ja nienawidzę Just Cause'a. W sensie, nie lubię tego, jak on się z okna minimalizuje strasznie długo. Kiepsko. Oj, super, jeszcze mi się nie skopiował kod, więc mega. Szybko. Kopiuj. Dobra, szybko to powpisuję i zaraz to biorę i kontynuuję odcinek. Cholera. Głupota taka. Wykorzystany. Okej. Skoro już załatwione to wszystko, mogę wracać do gry. Okej. W takim razie, skoro już skończyliśmy, bo już skończyliśmy z tego. A nie, muszę jeszcze z tego transferu zostać. Okej, czy jeszcze nie skończyłem tego wszystkiego? Okej. A, w ten sposób nie mogę, tak? Spoko. Myślę, że już skończyłem to. Okej, okay, i zobaczcie na ten helikopter, no właśnie. To jest fajne, bo tutaj przeprogramowaliśmy tutaj wszystko i teraz wali do ich helikopterów. To jest mega, mega fajną sprawą. W moim odczuciu oczywiście. Okej, okay, misja zrobiona. Powinniśmy się bez problemu zaraz dostać do kolejnej misji, która jest bardzo bliziutko, dlatego wziąłem tą, ponieważ ona była taka, że mogliśmy to zrobić bardzo, bardzo szybko. I zaraz do tej drugiej pojedziemy, a tamta byłaby w trochę dalszym chyba rejonie, z tego co pamiętam, wykonywana, dlatego też wybrałem taki, a nie inny system. W ogóle zobaczcie, znowu zaraz zaczną walić do tego helikoptera tam, który leci. Słyszycie to? Tam właśnie misaile lecą w jego stronę. Więc co widać? No właśnie, i słychać. Mega fajna sprawa, że w ogóle coś takiego zaimplementowali, że jak raz atakowaliśmy tamten system, to teraz wali do ich helikopterów, prawda, cały czas. Okej. Okay. Spróbuję stąd uciec w miarę, żeby się nie spalić przy okazji po drodze jeszcze. Tak jak widzicie, mamy tutaj 100% oczywiście w tej naszej wiosce, którą niedawno odbiliśmy. W sensie, w której znaleźliśmy wszystkie znajdźki. O, jak ładnie, że klapa się oderwała. Nie wiedziałem, że tak się w ogóle da. Okej, okay, i już jesteśmy prawie na miejscu właśnie. Na tym moście jest nasza kolejna misja. Kawałeczek jeszcze. Mam nadzieję, że mi nie. Znaczy nie, no w sumie już mogą teraz zapalić to auto w dupie. Nie zależy mi na nią ani trochę. O, tam piękny cywila oczywiście musieli rozbić. Znaczy rozbić, Boże, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że rozjechać. Okej, tutaj ULA robię, ale widzę, że sobie nie poradzili za bardzo, tak więc. W ogóle wcześniej tutaj trafiłem na karaluchy, które w ogóle były poza swoim terenem milion kilometrów. Więc nie rozumiem dlaczego do końca, no, ale niż o to. Jakoś niespecjalnie mi to obchodzi. A, właśnie, to jest ten. Tutaj mamy tą fajną misję, że możemy zrobić coś takiego. Naprawdę to jest wszystko, co robimy w tej misji. Możemy zeskoczyć z mostu i po prostu złapać się na gościa tego, którego mamy odbić. Prawda? Okej. Okay. Robimy oczywiście tak. Okej, okay. Naprzód idziemy i rozwalamy gościa tutaj wrogiego. Okej, okay. Nie powinno być z tym jakichś większych problemów. Wystarczy, że wejdzie. A nie, okej, okay. Nie możemy go tak zabić, czyli ma przeciwpancerną szybę, ale to nie ma żadnych problemów, żebyśmy gościa wyrzucili. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale tutaj. A właśnie, teraz sobie zrobimy skrót przy okazji, tak samo jak robiłem to w poprzednim, jak nagrywałem ten odcinek wcześniej. W sensie chodzi mi o to moje pierwsze podejście, tak?
Zrobiłem dosłownie identyczną sprawę. W sensie skróciłem sobie całą drogę absolutnie. A wracając do tego, co mówiłem jeszcze, zauważcie, że to jakoś przejmujemy, w sensie przejmujemy mu auto, prawda? Próbujemy go wyrzucić z pojazdu. To pojazd jedzie sam, prawda? Jest samonaprowadzalny, że tak powiem. W sensie jedzie zgodnie z drogą, a jak bierzemy komuś helikopter, to tak troszkę ten helikopter dostaje downa i się wpieprza w góry. Wiem, bo to testowałem dosłownie w tym samym miejscu, gdzie jesteśmy w tym momencie. Oni się oczywiście tam pozabijają po drodze, zjeżdżając za nami. Czasem tutaj zjadę hardkorowo trochę. Kurde, i to jest właśnie piękne w tej fizyce całej. Te wszystkie obroty i tak dalej podczas spadania. To jest akurat jeden z plusów tej beznadziejnej fizyki tej gry. Że beznadziejnej, no mało rzeczywistej, tak? Ale tak jak mówię, wszystko jest tutaj okropnie przerysowane, tak więc nic dziwnego to nie jest. Oczywiście jeszcze tylko dwa spadki i jesteśmy na miejscu. Ja mu się nic nie stanie, więc spokojnie, nie ma się o co martwić. Natomiast samochód to mnie tam wali, wiecie, tak, nie musimy go dowieźć, żeby dostać ileś tam kasy. Zresztą nawet jakbyśmy musieli, to i tak bym pewnie go rozbił po drodze. W sensie tak, na tyle, że żebyśmy prawie nic z niego nie dostali, prawda? Okej, okay. Szkoda, że w ogóle nie ma takiego czegoś w wypadku tego samochodu rajdowego, że musimy go zniszczyć w maksymalnie ileś tam procentach. Okej, kolejna misja zrobiona, tak więc teraz po raz rozmawiam, miałem się wybrać do Karaluchów na jedną misję. Ja sobie te pozbieram znajdźki. Ogólnie to jest masa znajdziek, ja ich nie zbierałem ostatecznie wszystkich. Ja mam jeszcze jedną. 3 razy części pojazdu, o właśnie. Bodajże twierdza nam się otworzy, w sensie pożyczone ceny wpływów czy coś tam i... A nie, misje zwykłe, frakcje, okej, nie twierdza. Mój błąd. Ale teraz w ogóle powinniśmy pojechać. Ale z tego co pamiętam tutaj, a nie, dobra, tutaj był cały czas stan wojskowy. Ale, gdzie ja powinienem pojechać teraz? Myślę, że tutaj chyba miałem zrobić tą misję. Nie pamiętam, czy robiłem... Nie, tutaj chyba nie robiłem misji z tą twierdzą. Tak więc... Tutaj na pewno wszystko miałem zrobione, tutaj również. Nie wiem, czy tej misji nie zrobiłem. Tak, tą misję też robiłem. Tylko, że do niej mam trochę daleko, tak więc na razie ją daruję. Natomiast zrobię sobie tutaj tą misję, ponieważ mamy tutaj zaraz lotnisko blisko odkryte, więc... Nie będzie to żadnym problemem, ja się tutaj tylko ukryję, poczekam aż mi zejdzie poszukiwanie. Zaraz powinno się to zrobić, więc wiecie, na spokojnie, bez pośpiechu. Trzeba poczekać teraz 3 godziny. Zobaczmy, czy coś znaleźć teraz. O nie, no zauważyli mnie naprawdę. To beznadzieja gówniana. Okej, sekunda. Nie, oni sobie już stąd pójdą, co? Mogą łaskawie, czy nie? Gdzie oni są, że mnie niby widzą? Okej, już z nim schodzi. Okej, jeszcze chwilka. Malutko do co nie została. Okej, musimy zrobić zdjęcie jednej rzeczy. Dosłownie, przy okazji odpowiednio zszedł wtedy pościg. Więc bardzo spoko. Jednocześnie czwóreczka teraz i... No, lecimy. Okej, minuta nam czy dwie to zajęło, ale... Znaczy minuta albo dwie nam to zajęło, ale... Myślę, że było w miarę warto. Okej, i mieliśmy tutaj chyba wylądować, bo tutaj była misja zaraz obok, nie? Nie pamiętam, czy już ją robiłem, czy nie, ale... Wiem, że na pewno z tą znajomikami zrobiłem i ona była mega, mega prosta, tylko że był gościu pancernik. Dosłownie jak nie wiem co, chyba go 4 razy przejechałem, zanim go dopiero dobiłem. Więc masakra po prostu. Chwilkę, jakby tutaj polecić do tej misji. Chyba tej misji nie robiłem ostatecznie wtedy. Okej, tam jest 400 metrów. Ojejku, wygląda jak druga misja z tym samolotem, który nas tak wkurzał. Okej, jestem już na miejscu. Nie wiem, czy mi się to podoba, ponieważ jej nie robiłem. Więc nie będę wiedział, co robić pewnie. Okej, a to jest znajdźka w ogóle jedna. Przynajmniej to jak już jesteśmy aż tak blisko, no to nie będę się bawił, tylko to zbiorę, prawda? Czemu by nie? Okej, i...
Insanity is a disease for which death is the only cure. Please kill this traitor for us, Scorpio. You may choose the means of execution. Okay. Spoko, szybka misja, wydaje mi się, łatwo będzie. The traitor scum is at the airport. Czy mamy jakiś pojazd? O, mamy. Okej, okay, akurat od Karolku, więc bardzo miło. Przynajmniej będę mógł coś zrobić. To jest ten pas, którego wtedy startowaliśmy, więc... Okej, ale jak ja mogę go tam złapać? Mogę go złapać? Nie, cholera jasna. Niedobrze. Ojejku, jeszcze tak beznadziejnym miejscu teraz jestem. Nie mam za bardzo nawet jak go gonić w tym momencie, wiecie? Bo wydaje mi się, że dobrym sposobem będzie zrobienie tego. Miejsce, gdzie jesteśmy w tak beznadziejnej sytuacji, że... Jeszcze raz, okej. Okay. Bierzemy auto. To już trochę lepiej się pod to ustawię. Żeby nie było. A, bo tam jest helikopter drugi, okej. Okej, mogę go... Aha, nie, a, mogę się go złapać, okej, spoko. Absolutnie, absolutnie się na to zgadzam. Okej, nie, to nie, to my wchodzimy w takim razie, jeśli się z nim bawimy. Jeden, cztery... Jeden, okej, boom. Powinno być bez problemu. Powinien zginąć bez problemu, to znaczy się. Pięknie, zrobione. To znowu z tymi chorobami. Okej, poszło mega, mega szybko. Okej, tych misji tutaj nie robiłem, jestem tego pewien prawie. Na 100%, tak więc... Te tutaj zacząłem robić, z tego co pamiętam. Skoro na chemikalia, no właśnie, pułapkę zrobiłem. I to jedno. Na razie polecę z wami do tej misji i skończymy na niej. Chyba, bo nie wydaje mi się, żebym miał wcześniej... Właśnie sobie tylko zapiszę grę, bo muszę ją zapisać, jak na wszelki wypadek, wiecie. Bo już tak jestem ostatnio zdigerowany na te save'y. Strasznie. Okej, zapisywanie, zapisywanie, no. Dobra, zapisano, okej. Okay. Pozwólcie, że sobie tylko zminimalizuję. Zobacz tylko, ile mam nagrania tamtego pierwszego. 13 minut, czyli w sumie już powinienem kończyć, ale dobra. Zrobię jeszcze tam jedną misję. Bo tam trochę będę musiał uciąć, tak więc nie ma sensu, żebym to robił. Polecę sobie od razu szybko. Beznadziejnie jeszcze ci nie gonią. Szkoda. Przy okazji nie ma żadnych szybkich samolotów. Niedobrze. Zobaczcie w ogóle, jak rozległa jest mimo wszystko ta wyspa, prawda? Wydaje się taka malutka. A, bo ja, jak klikałem przyszedek zły przycisk, jestem przyzwyczajony do War Thundera, prawda, że klikam CC i mam wolną kamerę. Będziemy musieli się teraz dostać, tylko kurde, tamtego głupiego miejsca, 6 km, ja nie mogę, strasznie nam to zajmie. Strasznie długo nam to pewnie zajmie. Znaczy ja tak zakładam, bo już wiem, ja się tutaj leci te 6 km, ja pierdzie, ja tego nie lubię. Przydałoby się gdzieś tutaj znaleźć jakieś miejsce docelowe, ale... Niestety nie widzę ani jednego lądowiska, co mnie wkurza osobiście. Ale widzę w ogóle masę tych... Kurczę, nie mam wam jak pokazać za bardzo, ale tam mamy po lewej zaraz. Praktycznie będziemy mijali tutaj ten most. I pod tymi... Wiadukt, przepraszam. Pod tymi wiaduktami zazwyczaj są właśnie znajdźki w postaci dodatkowego HP, prawda? Tak więc takie info dla osób, które nie wiedziały. Kurde, długo jeszcze nam zajmie, i już 2 minuty tutaj lecę. No i to będzie zdecydowanie za długi odcinek, nawet trudno już. Co z tymi chemikaliami było? Ojejku, ja już wiem.
Nie, nie ma szans, to jednak zrobimy w następnym odcinku. Ja się ucieszyłem, że zrobię to krótko, ale przypomniało mi się, co to była za misja. Przypomniało mi się, co to była za misja. Może ja sobie gdzieś tutaj wyląduję, w sensie tak, wiecie, żeby sobie ogarnąć jakiś punkt docelowy, żeby mieć, prawda, jakiś punkt odniesienia w razie, gdyby mi wywaliło grę. No, zapiszę ją sobie tam i w następnym odcinku już skoczymy na te chemikalia, zrobimy ten skok cały. Ale będę miał teraz nagrywanie i nie mogę. Przez głupotę, naprawdę przez głupotę. Bo nie zrobiłem głupiego zapisu. Mi się nie chciało, prawda? I miałem zamiar w ogóle jeszcze nagrywać. O nie. Wiecie, co się właśnie stało? Właśnie mi grę skraszowało. Wspaniała zabawa. Ja nie mogę. Co z tą grą, to ja naprawdę nie rozumiem tego. Ta gra potrafi mi się wykrzaczyć w dowolnym momencie. Dobra, ale... Jako, że gra nawet odmawia mi posłuszeństwa, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i że obejrzycie również kolejny. Ja tymczasem wracam do naprawiania tej gry, bo to jest jakaś masakra. Do zobaczenia i na razie.